te partie po wyschnięciu zostały zaodstawane, bo ocet utrwala kolory po wyschnięciu. Po czym wosk posłużył mi, żeby zasłonić partię brązu. Nie różni się to niestety z komercjalizowaniem tego święta do bólu. Też niszczy. Po czym kolor na zmoczonej tkaninie został nałożony po prostu wiele kolorów. One się ładnie dzięki temu, że jest materiał zmoczony, ładnie się między sobą łączą. Tak, to ja się podpisuję. Nie, bo potem jest tak. Jest wykonany cały batik i jest podpisany na przykład flamastrem od podpisywania płyt. To nie. I to jest nie fajne. To będzie bardziej profesjonalne. To stoją w miejscu, to opadają na dno. Więc czasami sobie należy. Tak swobodnie tak. To jest też kolejny wersja, to samo nie jest. Daria narysowała mi. I rzucimy? Choć nie ma wosku. To jest bardzo erotyczne, nie wiem, czy zdaję sprawę. To jest taki dźwięk, który podobno jest. To jeszcze jeden tak. Równowagę zrobię jeszcze. Tych boczków po wyschnięciu. Coś to wygląda. Wszyscy chyba czekają. Wszyscy czekają, a najbardziej to najgorsza targa. Jakiś klej, to jest w hurtowni gdzieś Państwo Piotrosy, tutaj żeby linia była ciągła, nie była poprzerywana, bo wtedy poprzecieka farba. No i rysujemy po prostu. I robię to? No i rysuję, o! No. Przepięknie. No doskonale. Samo się robi, ja nie, to jest nie ja, ja nic nie umiem, nic nie robię. Dobrze, że chciałam
mama tylko na to się A, no to zamknę. Może się zmieści reszta. Aha, myślałem, że to...